We wrześniu 2022 roku umierający Cyberpunk 2077 zaczął z dnia na dzień w ekstremalnie szybkim tempie zyskiwać dziesiątki tysięcy nowych graczy. Gra szybko przebiła rekord aktywnych graczy online Wiedźmina 3. Na wszystkich platformach grało w nią prawie 1 000 000 osób dziennie. Czyja to zasługa? Sprawdźmy. 9 grudnia 2020 roku CD Projekt Red było jednym z najbardziej szanowanych studio gier na świecie. Wydane 5 lat wcześniej, Wiedźmin 3 pozostawał w topce najlepiej ocenianych gier kiedykolwiek. Gra zebrała ponad 200 nagród, sprzedała ponad 30 milionów kopii. Dodatkowo rok wcześniej publikacja serialu z panem Supermanem na Netflixie podbiła popularność wszystkich 3 gier z serii The Witcher. W 2020 roku CD Projekt zanotowało 2,1 miliarda złotych przychodów. Osiągnęło rekordową wartość akcji na giełdzie. Ich kolejna produkcja, Cyberpunk 2077, sprzedała 8 milionów preorderów. Hype wokół nowej gry studia był ogromny. Zaangażowane w grę wielkie nazwiska, olbrzymi budżet, lata przygotowań i kampanii marketingowych. To wszystko wskazywało, że przed nami kolejny olbrzymi sukces. Cały gamingowy świat czekał na premierę Cyberpunka 2077. To miała być najlepsza gra w historii studia. Nie dało się tego zepsuć. A jednak, 10 grudnia to wszystko miało się zmienić. Ale zacznijmy od początku. Mike Pondsmith to autor oryginalnej papierowej gry RPG Cyberpunk 2020. To taki amerykański Sapkowski, tylko że czarny i nie szkaluje graczy. What? W jednym z wywiadów Mike opowiada o tym, jak po stworzeniu pierwszej edycji Cyberpunka w 1988 roku dostał propozycję przetłumaczenia gry na język polski i wydania jej w naszym kraju. Zgodził się, chociaż wiedział, że gra dotrze do 15 osób, ale jak się miało okazać, wśród tych osób byli założyciele CD Projekt Red. Tak jak w przypadku Wiedźmina, Polacy postanowili osadzić swoją nową grę w gotowym uniwersum. Tak, żeby nie trzeba było od zera budować świata, który pokochają gracze. Świat był już stworzony i czekał na podpierdolenie. No dobra, sprzedaż. Bo studio za wykorzystanie pracy Pondsmitha zapłaciło grube pieniądze. Proszę Państwa, sponsorem tego filmu jest Speakly. Apka, dzięki której nauczysz się nowego języka szybciej, lepiej i przyjemniej. Speakly zostało stworzone przez 2 poliglotów, którzy mówią 7 językami, w oparciu o wyniki 6 lat badań nad tysiącami osób uczących się nowych języków. Plan jest prosty. Uczysz się tylko słów, które faktycznie wykorzystasz w codziennym życiu. Bo szkoda zaśmietać sobie głowę zwrotami nieużywanymi przez native'ów. Szczególnie na początku przygody z nowym językiem. Ze Speakly po prostu będziesz uczyć się szybciej. Poświęć 30 minut dziennie, a za 3-4 miesiące będziesz mówić nowym językiem płynnie. Będziesz uczyć się mówienia, pisania i słuchania. I tu ciekawostka. Speakly da ci propozycję muzyki, którą możesz słuchać w danym języku. Dzięki temu będziesz mógł się z nim obsłuchiwać, nawet kiedy się nie uczysz. Apka działa zarówno na kompie, jak i na telefonie. Jeśli jesteś w domu, możesz czuć się wygodnie przy biurku, a jak nie, wyciągasz telefon i pyk, lekcja zaliczona. Słuchaj, pierwsze 7 dni jest za darmo. Możesz sprawdzić, czy Speakly ma wszystko, czego potrzebujesz. Spoiler, ma. A jeśli ci się spodoba, to polecam roczną subskrypcję. Dostaniesz 60% zniżki. Na nic nie działa na motywację, tak jak zainwestowane pieniądze. Także inwestuj w siebie, klikaj w link w opisie i sprawdź Speakly. Odległa przyszłość, wielkie miasto, skorumpowana władza, potężne korporacje, zaawansowana technologia, wszczepy, sztuczne ręce, szczęki, braindance, netrunnerzy, gangi, fikserzy, psychopaci, strzelaniny, pościgi i wybuchy. To wszystko powstało dzięki wizji pana Pondsmitha. Widzimy ją już w pierwszym trailerze Cyberpunka, który pojawił się w 2013 roku, na 7 lat przed premierą gry. Nie zobaczyliśmy w nim dużo, ale była półnaga pani z Mantis Blade'sami, także internet się obsrał. Na kolejny trailer CD Projekt kazało nam czekać 5 lat. Dopiero 10 czerwca 2018 roku zobaczyliśmy, jak będzie wyglądać świat Cyberpunka. Paweł Mielniczuk i Lucjan Więcek oraz ich zespoły artystów przenieśli wizję Pondsmitha do wirtualnej rzeczywistości. Umówmy się szczerze, Cyberpunk jest piękny. Czy mówimy o postaciach, czy o Night City, samochodach, czy broniach, ale głównie o postaciach. Każda z dzielnic ma swój unikatowy klimat i przechodzi jedna w drugą niemal niezauważalnie. Do tego miasto jest tak duże, że w moim pierwszym gameplayu myślałem, że generuje się automatycznie. Wiecie, tak żeby stworzyć iluzję, że się nie da z niego uciec. Oczywiście podczas pierwotnej premiery gry niewielki procent z tych wszystkich krajobrazów skrywał coś wartego twojej uwagi. Ale czasami poza misjami mogliśmy znaleźć też trochę smaczków, które wynagradzały nam zwiedzanie Night City. I nie chodzi o fajny lud, tylko pojebane rzeczy, które możemy zobaczyć. W 2018 roku, oprócz 2-minutowego trailera, dostaliśmy też 48 minut gameplayu. Welcome to the gameplay demo walkthrough of CD Projekt Red's upcoming title, Cyberpunk 2077. I moglibyśmy mówić o gadżetach mieszkania V, realistycznych NPC-ach, bieganiu po ścianach, animacjach hakowania czy pościgach z bronią. Problem w tym, że żadnej z tych rzeczy nie było w grze w dniu premiery. Dlatego pomówimy o muzyce. Znacie tego mema? Albo to? If you press that button, you are in very, very big trouble. Nie istniałyby, gdyby nie ta trójka. Autorzy soundtracku do Cyberpunka. Soundtracka, który od samego początku był doskonały. Ta piosenka, którą słyszymy w trakcie pierwszej misji z Jackiem, z buta buduje atmosferę brutalnej przyszłości.
I od tej wersji, którą zobaczyliśmy w 2018 roku, nie została zmieniona. Bo nie ma po co, jest zajebista. Skoro już jesteśmy przy muzyce, w Night City usłyszymy prawie 160 oryginalnych utworów stworzonych przez znanych artystów specjalnie na potrzeby gry. Mamy kawałki od Run the Jewels, A$AP Rockiego czy na przykład Grimes. A by the way, Grimes możemy też zobaczyć w grze, jako Lizzy Weezy. It's me, Lizzy Weezy. To dzięki muzyce świat cyberpunka ożywa. Do tego stopnia, że odpuszczacie możliwość szybkiej podróży, żeby pojeździć sobie autem, posłuchać swojej ulubionej stacji i popatrzeć na miasto. No chyba, że wjeżdża ten kawałek. Wtedy szybko wyrzucacie kompa przez okno i idziecie płakać w kąt. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to wrócimy do tego. 10 czerwca 2019 roku w trakcie targów E3 CD Projekt Red spuściło na graczy największą marketingową bombę. Wyglądała tak i zapiera dech w piersiach. Tak naprawdę nie sposób mówić o cyberpunku, nie mówiąc o Keanu. Wszyscy pamiętamy tę scenę z targów. It's really going to be breathtaking. You're breathtaking. You're all breathtaking. Wszyscy pamiętamy tę scenę z trailera. Wait the f*** up, samurai. We have a city to burn. I reakcja na nią. A by the way, tej sceny potem nie było w grze. Really? Wszyscy pamiętamy te memy. Teraz uwaga, spoilery. Keanu wciela się w cyberpunku w rolę prawie 100-letniego rockera turysty, uwięzionego w twojej głowie, który chcąc nie chcąc powoli cię zabija. Poniekąd zastępuje nam rolę Jackiego, naszego przyjaciela z pierwszego aktu. Ale mówmy się szczerze, Jackiego nie zastąpi nikt. Od rozpoczęcia głównego etapu gry Keanu jest zawsze z nami. W niektórych miejscach ma do powiedzenia więcej. Only two willing to spread their legs for you. Sad. Go eat a dick, Johnny. Fuck. Niektórych mniej. Please. Ale jako gracze cały czas czujemy jego obecność. To nasza relacja z nim wpływa na nasz finalny wybór w ostatnim rozdziale Cyberpunka. Keanu wcielił się w Johnny'ego doskonale. Kiedy gramy, nie czujemy się jak nawiedzani przez ducha starego Neo z Matrixa. Każdym questem poznajemy coraz lepiej Johnny'ego i budujemy sobie zdanie na jego temat. Keanu jest tak kluczowym elementem gry, że gracze nie wyobrażają sobie Cyberpunka bez niego. A to tylko jedna z postaci, które budują naszą relację z Night City. Każda z głównych postaci jest jakaś, ma swoje unikatowe cechy, reaguje na nasze wybory i zapada w pamięć. Jako że te reakcje postaci nie są nam rzucane prosto w twarz, tak jak w przypadku niektórych gier, to wielu raczej może ich nie zauważyć, szczególnie jeśli zagra tylko raz. Każda z głównych historii ma momenty, w których autentycznie przeżywasz dylematy bohaterów. Mamy nawet poboczne questy, które pozostają nam w pamięci na długo i nie mówię tutaj tylko o wybuchającym siusiaku czy nowej wersji Jezusa. Ale to wszystko nie miało znaczenia 10 grudnia 2020 roku. Premiera Cyberpunka była przesuwana 3 razy. Pierwotnie gra miała wyjść 16 kwietnia 2020 roku. Potem 19 listopada, finalnie padło na 10 grudnia. I wyglądało to tak. Premiera Cyberpunka okazała się jedną z największych tragedii w historii gamingu, zaraz po wypuszczeniu League of Legends. Budowane przez lata oddane community zostało zdziesiątkowane. Hype z dnia na dzień umarł. Zastąpiły go fale hejtu. Gracze refundowali swoje preordery, Sony usunęło grę ze swojego sklepu, wartość CD Projekt Red na giełdzie poleciała na łeb na szyję. YouTube zalała fala filmów krytykujących grę, kompilacje bugów wbijały milionowe wyświetlenia, a liczba graczy malała z dnia na dzień. Wydawało się, że to już koniec tego uniwersum. A jednak, po niecałych 2 latach wydarzyło się coś, co miało zmienić losy gry. Wszystko za sprawą jednego człowieka. Dawida Podsiadło. Nie no, żartuję. Ale wrócimy do niego. O tworzeniu anime w świecie cyberpunka CD Projekt Red dało znać 25 czerwca 2020 roku. Jeszcze przed tragiczną premierą gry. Hi, my name is Saya Elder. I am the Japan-based producer for Cyberpunk Edgerunner. Miał to być 10-odcinkowe serio animowane na Netflixie, co napawało fanów niepokojem. W końcu już szansa, że Netflix wypuści coś dobrego jest niewielka. Ale animacją miało zająć się studio Trigger, a scenariuszem Rafał Jaki. Także to mogło się udać. Na całe szczęście po spektakularnej klęsce premiery gry serial nie poszedł w odstawkę. Zainteresowanie nim nie było jednak duże. A jednak okazało się, że to on miał być impulsem, który tchnie nowe życie w cyberpunka. Premiera Edgerunners była poprzedzona rozbudowaną kampanią marketingową. W przeddzień serialu na YouTube trafiła piosenka zaśpiewana przez Dawida Podsiadło.
Let You Down to kawałek napisany przez Dawida i Magdalenę Laskowską. W teledysku zobaczymy historię Saszy, netrunnera, który wkrada się do siedziby jednej z korporacji i wykrada dane dotyczące przekrętów medycznych, przez które zmarła jej matka. Sasza poświęca swoje życie, publikując dane o działaniach korporacji. Aktualnie teledysk ma na YouTube 26 milionów wyświetleń i jest trzecim najpopularniejszym filmem na kanale Cyberpunka. Dzień po publikacji teledysku wychodzi Edgerunners i okazuje się, że był on prequelem tego anime. Oglądając klip po raz pierwszy, bez kontekstu serialu, nie mamy świadomości, że widzimy powód, dla którego historia Edgerunners potoczyła się tak, jak się potoczyła. Także jeśli tego nie zrobiliście, warto do niego wrócić po serialu. No i to by był wkład Dawida w rozwój Cyberpunka. Chyba spoko. Psst, to jeszcze nie wszystko. Ale wróćmy do Edgerunners. Serial opowiada historię Davida. Młodego chłopaka, który za wszelką cenę chce zapisać się w historii Night City i zrealizować marzenia swoich bliskich. W 10 krótkich odcinkach widzimy jego przemianę ze zwykłego chłopaka w napakowanego w szczepami cyborga. Poznajemy też ekipę Edgerunnerów, których David traktuje jak rodzinę. W tym Lucy, jego wybrankę serca. David w pogoni za marzeniami zatraca się w możliwościach modyfikacji swojego ciała, jakie daje technologia dostępna w świecie cyberpunka. Zaczyna zmagać się z cyberpsychozą, objawem posiadania zbyt dużej liczby wszczepów. W międzyczasie widzimy, jak rozwija się jego relacja z ekipą Edgerunnerów, z którymi razem wykonuje coraz trudniejsze zlecenia i zadziera z coraz bardziej wpływowymi postaciami. Historia ma swoją kulminację, kiedy David, tracąc nad sobą panowanie, musi stoczyć pojedynek z Adamem Smasherem, legendą Night City i głównym bossem z cyberpunka 2077. David przegrywa i ginie, żeby ocalić Lucy. Finalne sceny serialu ozdobione są piosenką stworzoną przez Rose Walton. Słyszeliśmy ją już dzisiaj. To właśnie ta. Piosenka z klipami z historią Davida i Lucy ma do tej pory 11 milionów wyświetleń. Co ciekawe, piosenka była w grze od samego początku, ale dopiero serial spowodował, że wgryzła się w psychę graczy. Edgerunners zostało przyjęte bardzo dobrze zarówno przez widzów, jak i krytyków. Serial trafił na listę top 10 Netflixa w 37 krajach w przeciągu tygodnia od premiery. Dostał też tytuł Anime Roku na Crunchyroll Anime Awards. Publikacja serialu była przez CD Projekt Red skombiona z lekkim relaunchem gry z poprawkami. Spowodowała, że Cyberpunk znów trafiło na usta wielu graczy. Autorzy serialu są odpowiedzialni za największy spike graczy od czasu fatalnej premiery. Ba, nawet pobicie rekordu Witchera 3. Bez Edgerunners Cyberpunk mógłby nigdy nie przeżyć drugiej młodości. Serial uświadomił wielu graczom, że świat Cyberpunka może być inspirujący i wzruszający. Buildy udające styl walki Davida czy Lucy zalały internet. Część graczy dopiero po serialu odkryła możliwość Sandevistanu. W tym ja. Wcześniej nie zauważyłem tego w grze. Nowa fala nienawiści do Adama Smashera spowodowała, że gracze chcieli jeszcze raz go pokonać. Tym razem używając Guts, shotguna Rebeki, którą zabił w serialu. Dodatkowo CD Projekt Red zadbało, żeby serial nie pozostał bez echa w świecie gry. Znajdziemy tam drink nazwany nazwiskiem Davida, jego blog, oryginalny Brainders z początka serialu, czy kurtkę. Możemy popisać Sfalko, odwiedzić lokację z serialu, na dobrą sprawę możemy nawet stać się naszą ulubioną postacią. Edgerunners w tak dużym stopniu odzwierciedla gameplay gry, że to unikatowa sytuacja, w której po obejrzeniu anime możemy wejść do jego świata i przeżyć go na własnej skórze. O Edgerunners mógłbym mówić jeszcze długo, ale przed nami jeszcze jeden etap historii Cyberpunka. We wrześniu 2022 roku CD Projekt Red zapowiedziało dodatek Phantom Liberty. Oprócz nowego segmentu fabuły ogłoszone zostały zmiany systemu policji, perków i wielu innych. Co w praktyce oznaczało, że dostaniemy praktycznie nową pod względem gameplayu grę z mnóstwem nowego kontentu. Zainteresowanie Cyberpunkiem urosło, ale czy jednak dostaną sprzed felernej premiery? I czy sytuacja znowu się powtórzy? Na odpowiedź nie będziemy musieli czekać długo, bo premiera Phantom Liberty jest za... 5... 4... 3, 2, 1. Proszę Państwa, jest 10 rano. Spędziłem północy grając, żeby móc powiedzieć Wam, że jest zajebiście. System policji jest git. Łatwo go oszukać, po prostu się ukrywając, ale to tak jak w życiu. Nie pytajcie, skąd wiem. Nowe perki też niczego sobie. Możemy rzucać przeciwnikami, skakać z motocykli, strzelać z samochodu, do samochodów, a nawet samochodem. Możemy odbijać kule mieczem, robić finishery. Możemy się ubrać tak, jak chcemy, bo armor i tak mamy z wszczepów. Jest git. Playsy, które możemy robić, są jeszcze lepsze niż w poprzedniej wersji. Poruszanie dynamiczniejsze. Perki bardziej wpływają na gameplay, bez znaczenia na to, jaki sposób rozwoju swojej postaci wybierzesz. Cyberpunk jest teraz po prostu szybszy, lepszy, daje więcej radości i więcej możliwości. Do świata Cyberpunka dołączają kolejne gwiazdy. Idris Elba wciela się w rolę Salmona Reeda. Do gry powraca też on, Dawid Podsiadło. Hello everyone. Który nagrywa kawałek do dodatku i uwaga, jest też w grze. Mieszkam obok, a ostatnio kręcą się tu podejrzani kolesie. Tak jak i założyciele CD Projektu. Brain Dance'y to jedna sprawa, ale wyobraź sobie, takie mało inwazyjne wszczepy. Ale spójrzmy na liczby. W gry aktualnie na samym Steamie gra 166 tysięcy osób. Gra zbiera super recenzje od krytyków i graczy. 9 na 10 od IGN, 10 na 10 od GameSpota. Phantom Liberty, the brand new DLC to Cyberpunk 2077 is everything we were hoping
that it would be. Recenzje zapowiadają około 30 godzin zabawy z dodatkiem, także pozwolicie, że zagram sobie na spokojnie i nie będę wydawał póki co jakiejś rozbudowanej opinii. Ale wszystko wskazuje na to, że w końcu dostaliśmy Cyberpunka, na którego czekaliśmy 10 grudnia 2022 roku. Pozostaje przed nami najważniejsze pytanie tego filmu. Kto uratował Cyberpunka? Powrót Cyberpunka do łask graczy nie można przypisać jednemu człowiekowi. Nie można go przypisać tylko osobom, które wymieniłem w tym filmie, ani setkom czy tysiącom osób, które pracowały nad tytułem. Każdy z nich dołożył istotną cegiełkę, dzięki której możemy zatopić się w świecie Night City. Ale jeśli mielibyśmy wskazać jedną osobę, która miała największy wpływ na ocalenie Cyberpunka 2077, kto by to był? Tak naprawdę Cyberpunka uratowałeś ty. To ty wydałeś ciężko zarobione pieniądze, to ty dałeś grze zaufanie, to ty poświęciłeś jej godziny swojego cennego czasu, to ty powinieneś dostać procent przychodów z gry. Nie wiem, czy CD Projekt się na to zgodzi, ale wiem, że niektórym się udało.